często się zastanawiają ludzie, aż do przesytów w audycjach po prostu telewizyjnych, radiowych takich czy innych, tak jakby było kilka narodów, powiedzmy. Ruski, niemiecki, taki czy inny, angielski, francuski, żydowski. Nie ma Afryki, nie ma narodów Ameryki Południowej, wszystkich innych, nie ma innych kultur, tylko tutaj. Jedno. Ale dlaczego tak jest? A otóż umowa jest taka, że jeżeli na przykład Gazeta Wyborcza korzysta, czy papier dla nich był zwolniony z VAT-u na przykład. Konkurencyjnie można było sprowadzać. A jeżeli oni przedstawią program, że chcą zrobić w telewizji taki czy inny, oczywiście pod takim czy innym pretekstem, to obligatoryjnie telewizja musi to wprowadzić do ramówki, to znaczy do tego. I oni nie muszą płacić za to, tak jak inny by zespół chciał coś takiego, no z łaski wezmą i przedstawią. Ale jakby to powiedzieć, no przedstawić swój dorobek czy coś takiego, no to trzeba mieć wejścia. A tutaj muszą po prostu. I to wynika z ustawy po prostu. To jest nierównoprawne. Tak, ale ja mam takie pytanie. To dlaczego PiS oddał władzę? Dlaczego PiS oddał władzę? Nie, no. Bo przecież nie musiał. Mógł jeszcze 2 lata rządzić spokojnie. Nie, nie mógł. Po prostu nie mógł, dlatego że przecież pamiętajmy, że bez przerwy Wataszka Leper coś tam stawiał jakieś nowe warunki. Takie czy inne z Giertychem. No koniec. Nie dało się z tym rządzić. To powiedzieli dosyć, albo przecież naród to widział. Widział, co się działo, tak, prawda? Tak. No i co? To doszło, przez to doszło do tego, że komuna się w ten sposób wzmocniła. Wzmocniła, zresztą na 4 łapy upadła w 92 roku, kiedy Wałęsa wzmocnił lewą nogę, prawda? No tak. Z tego wniosek, tak, że Kaczyński za dobrze ocenił naród po prostu. Przedobrzył po prostu. On nie przedobrzył. On po prostu oceniał. Przedobrzył w ocenie. Tak. W ocenie przedobrzył, tak. Że myślał, że po prostu będzie. Uważał, że wygra na pewno wybory. Że Aumas, czyli w swojej masie, w swojej całości, jednak ta średnia inteligencji, tak, czy rozumu powinna wystarczyć na to, żeby widząc, co się dzieje, zagłosować tak, żeby można było wprowadzać te ustawy korzystne w końcu, bo to były projekty znane, jak ktoś się interesował, że szły w dobrym kierunku. Narodowe, tak. No tak. No, ustawy. Usuwamy tych, którzy warchołów, tak, przeszkadzają. Tak, dokładnie. No i ciągniemy dalej. No ale ludek głupi po prostu dał się zmanipulować. Tyle. No. Szczególnie młodzież. Młodzież, która po prostu jest okrzesana, nie uświadomiona politycznie i manipulowana przez media. No oczywiście, że a media są w szczególności jakie? No jakie? No to jest agentura po prostu. No. To jest agentura wpływu. Proszę zwrócić uwagę, kto nie został zlustrowany? Dziennikarze nie zostali zlustrowani. Wykładowcy wyższych uczelni, ci, którzy uczą naszą młodzież i kształtują, czyli już klony tych komuchów, którzy się kształcili w tych różnych uniwersytetach marksizmu, leninizmu i przeszły ten proces indoktrynacji i prania mózgów i tak dalej, tak, czyli to się powtarza. I sądownictwo, zarzydzone sądownictwo, gdzie przecież wiadoma sprawa, że jak przychodzi jakiś prezes i tak się ustawiają, że jeżeli trzeba wyrok, to sąd niby niezależny, ale dostanie taki sędzia, którego są pewni, że to jest ich po prostu i po ich myśli, po liberalnej czy jakiejś innej, taki wyrok wyda. Bo w końcu sędzi się przydziela sprawy. No zgadza się, więc wszystko jest upolitycznione, wszystkie te najważniejsze organy władzy są upolitycznione. Wrogowie państwa i narodu, tak, są ulokowani w strategicznych miejscach, punktach. Tak jest na sektorach władzy, tak. I oddziaływania na społeczeństwo po prostu. To jak można zrobić, żeby to zmienić w najbliższym czasie? Bo co jak to dotychczas trwa, to nie udaje się nic zmienić. Indoktrynacja młodzieży trwa nadal. No Boże kochany, to po prostu tylko kartką wyborczą po prostu można. Kartką wyborczą to też z racji z przeprowadzonych sondaży też chyba kartką wyborczą nie uda się pokonać tej obecnej elity tak zwanej władzy. Traktować po prostu tych, którzy są
To znaczy, no, tych, w telewizji jest kilka rodzynków przecież takich, wiadomo. Czy no jest, to, dokładnie, program, ale no, to jest ale, mało. Ale to się widzi. To ale, jest mało, ale generalnie to jest nic. Traktować z nieufnością po prostu. To tak jakby ktoś chciał cię oszukać. Na każdym kroku, że ma się do czynienia z oszustami po prostu. I odwracać. Jeżeli ja słyszę, że to jest czarne, to mówię, aha, to nie jest czarne, to jest białe. No właśnie. I czyli tak, jesteśmy na tym stanowisku. Kartką wyborczą nie da rady zmienić tego systemu. Nie da rady, bo sondaże mówią wyraźnie, że 60% jest w tej chwili skora głosować na liberałów. No dobrze, da radę pod warunkiem, że się pójdzie i zrobi odwrotnie niż sondaże. No, ale kto to zrobi? No młodzież tego nie zrobi. Pokolenie średnie tego nie zrobi, bo pokolenie idzie za tym, co obecnie... No ja nie potrafię powiedzieć kto, ja mogę tylko mówić za siebie po prostu. Znaczy mówią co niektórzy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby pospolite ruszenie. No, ale tego... Czyli wyjście ludzi na ulicę i ewentualnie wtedy można pokonać tą... ale to też nic nie daje, bo mieliśmy to w przeszłości. Nie, to nie nastąpi, żadne nawoływania do tego po prostu do niczego nie doprowadzą, bo bardzo łatwo spacyfikować, od razu się znajdą szefowie, którzy po prostu... Dokładnie. Mieliśmy pójść na ulicę Sienkiewicza, oni zaprowadzić na ulicę Matejki, na czele idą, idąc. Także to nie przyniesie żadnego skutku. Proszę bardzo, Solidarność weźmy, jak szybko została opanowana przez tą warszawkę korowców i innych tak zwanych doradców. Proszę bardzo, już obsiedli i w jakim to dlaczego poszło, ta no? Władza w zarodku opozycję niszczy? Im to jest na rękę po prostu. No to opozycja, no Boże kochany. No, bo jak się od koryta ma odpędzić? A no właśnie, a słyszał pan, panie Rysiu, że Guzikiewicz wespół z innymi przywódcami Solidarności są w tej chwili będą sądzeni i im grozi kara do 10 lat więzienia. Czy to jest prawo w Polsce sprawiedliwe dla wszystkich? No jakie? Nie ma prawa. Równe. Nie ma prawa sprawiedliwego. W ogóle nie ma prawa. Jest bezprawie po prostu. Normalnie z kodeksu karnego stawianie zarzutów po prostu, no to już samo w sobie jest zwykłe bandyckie zastraszenie wszystkich innych, że oto patrz, co z tobą mogą zrobić, gdziekolwiek. I tyle. No, jakie to prawo jest w ogóle? To żadne prawo. Tutaj, wobec tego, jeżeli społeczeństwo nie zorganizuje się, przykładem mamy dzisiejszą taką, no można to nazwać manifestację, właściwie to nie jest manifestacja, no ale takie jakby... No jak to można nazwać? Daliśmy świadectwo. Świadectwo po prostu, właśnie. Że zwykły człowiek, emeryt, może też coś zrobić, może dotrzeć za pośrednictwem ulotki czy transparentu do setek tysięcy ludzi. Tysięcy ludzi, ale zorganizowanie tego wymaga w jakiejś większej ilości prawda, Polaków, żeby mogli się zorganizować, żeby mogli w ten sposób, bo tu nas jest w tej chwili tak mało, że to nic, ja uważam, że to jest tylko walenie głową o mur. Jak można zorganizować tą prawda, klasę, prawda, żeby większa ilość szła na takie właśnie, takie działania? Bo to jest po prostu, władza to widzi, że nikt się tym nie, za bardzo nie przejmuje, jest nas garstka, jest nas mało i praktycznie władza traktuje to jako, rób ta co chce, ta i tak wy nic nie zrobicie, bo jesteście pionkiem, jesteście po prostu malućcy. Taki widać jest cykl historyczny, że dopiero ludzie zaczynają walczyć, kiedy już mają nóż na gardle. Kiedy garnek na głowie. Nocnik na głowie po prostu. Tak. No, jeżeli ludzie są bez honoru, bez pamięci historycznej, no to trwa to dłużej po prostu, bo dopiero sytuacja ich egzystencjalna, czyli bieda zmusi. No ale to pójdą, potłuką, nawet nie mają gdzie pójść teraz. No bo gdzie? No potłuką trochę sklepów, trochę szyb i żadnej krzywdy nie zrobią tym, którzy tą władzę, którzy ich trzymają, że tak powiem, za mordę. No bo można tak... Oni przecież inaczej nie mówią o motłochu, o ludziach i tak dalej, jako jakiś
Burakach czy o Ciemnogrodzie czy coś takiego. I tak nas oceniają i mają nas w głębokim poważaniu po prostu. I są tam ci niedostępni. Zabezpieczyli się na wszystkie sposoby, jakie tylko można. I tyle. No także. Czyli krótko mówiąc, czekamy do wyborów prezydenckich, następnie do wyborów parlamentarnych. Jeżeli nie uda się wskórać, no to będziemy mieli jeszcze większy powrót tej postkomuny tak zwanej, czyli czasów PRL-u. No, będziemy mieli coraz mniej. Będziemy coraz mniej mieli wolności i wszystkiego. Dziękuję serdecznie za wywiad. Nie ma za co. Życzę miłego dnia. Dziękuję uprzejmie.